Partnerem podcastu Myśl na Dziś jest marka Health Labs Care, producent suplementów diety i kosmetyków stworzonych z myślą o potrzebach nowoczesnych kobiet. Piękno jest subiektywne na maksa. I coś, co jest dla kogoś piękne, dla mnie może no nie być zbyt piękne, tak? Albo coś, co ja uważam za piękne, atrakcyjne, ktoś powie, ej, ale mi się to nie podoba. I ja uważam, że to jest tak, wiesz, totalnie okej. Dlatego, że każdy z nas zwraca uwagę na inne rzeczy. Dla każdego piękno oznacza co innego. Dla każdego brzydota w ogóle oznacza co innego. Dla wielu osób, wielu twórców, artystów, co jest ciekawe, brzydota jest dużo bardziej inspirująca niż piękno. W czymś, co jest, wiesz, nieoczywiste, czymś, co nie jest idealne. Bardzo często ludzie znajdują inspirację, bo to zmusza do myślenia. Wiesz, nie to, co jest piękne, zgodne z kanonem, bo dzisiaj o kanonach piękna jeszcze nie zdążyłaś powiedzieć, albo powiedziałaś we wstępie pewnie, bo zawsze masz takie krótkie, fajne wstępy. Rozmawiamy. To nie to, co piękne jest inspirujące, tylko to właśnie, gdzie musimy się zastanowić, gdzie na chwilę się, wiesz, musimy nasz wzrok zatrzymać. Mimo tego, że każdy z nas ma swój gust, tak jak powiedziałam przed chwilą, to jest subiektywne, to jednak są jakieś takie cechy, które podobają się, powiedzmy, nam wszystkim, a poza tym media wkoło od lat już nam te kanony piękna prezentują i wpajają, wiesz, chcą nas bardzo tak w takie sztywne ramy wrzucić, chcą nas ujednolicić. I to, co ogólnie przyjmuje się za piękne, jest nam po prostu narzucane i też w ogóle nie tylko media. Media to już jest taki, po prostu takie, wiesz, takie przypieczętowanie tego, takie wsadzenie nas w te ramy już w dorosłym życiu, takie po prostu idealne, ale to się też zaczyna od najmłodszych lat, bo od najmłodszych lat, jeżeli chodzi o dziewczynki, no bo myślę, że to głównie o kobietach będziemy rozmawiać, no to my często słyszymy, że my musimy być ładne, my musimy być piękne, my musimy być uczesane, mieć takie włosy, takie warkoczyki, taką sukienkę, być zadbane później i tak dalej, wiesz, i to myślę po części robi nam nasz dom, nasza rodzina, społeczeństwo, w jakim się wychowujemy, później doklepują media, no i później wydaje nam się, że jak nie jesteśmy w kanonie, to coś jest nie tak. Udowodnione naukowo, że to, czy ktoś nam się podoba, czy uznajemy go za atrakcyjnego, no czy gdzieś tam do pary, czy żeby spędzać z nim czas i tak dalej, to nie jest wygląd zewnętrzny, tylko to jest połączenie zewnętrza z pewną charyzmą, energią, z witalnością życiową, że my lubimy osoby, które mają radość życia, które mają taką energię, witalność życiową w sobie i my tę witalność najbardziej odbieramy jako coś atrakcyjnego, a nie czy ktoś jest chudszy, grubszy, wyższy, niższy, starszy czy młodszy. I że na tym się powinniśmy skupić, żeby mieć energię do działania, żeby nam się chciało, bo to jest coś, co jest dla ludzi atrakcyjne i to zostało udowodnione naukowo, a nie to, czy my się, wiesz, wpiszemy w kanon. Nowa myśl na dziś czeka na Ciebie od wtorku do piątku o 7 rano. Pełna rozmowa, z której pochodzi fragment, dostępna jest na Karolina Sobańska Podcast, a link do konkretnego odcinka znajdziesz w opisie. Obserwuj Myśl na Dziś i Karolina Sobańska Podcast na Spotify i iTunes, aby być na bieżąco. Po więcej treści zajrzyj na Instagrama Karolina Sobańska.